Dzień dobry, dzień dobry. Skoro festiwal po drodze dzisiaj gości w Mosinie, to my gościmy w mosińskiej kuchni, a konkretnie w restauracji Fircyk, gdzie mam przyjemność siedzieć i czekać na jedzenie w towarzystwie jej menadżerki. Cześć Marlena. Cześć. Powiedz nam, skąd Fircyk w Mosinie i w ogóle może zacznijmy od tego, skąd nazwa Fircyk. Dlaczego wasza restauracja nazywa się Fircyk? Fircyk to bardzo nieprzypadkowa nazwa, bo w Mosinie mamy eleganta, już bardzo słynnego eleganta. I Martyna, szefowa, szukała jakiegoś odniesienia, więc przeszukując internet, wpadła na Fircyka. Modniś, elegant. Kuchnia jest bardzo modna, wnętrze również. Są plakaty z ich podróży. Kuchnia też jest multikulturowa i międzynarodowa. I elegancka, tak jak Fircyk. I elegancka. Fircyk kojarzy mi się z fircykiem w Zalotach i tutaj już ten fircyk zaleca się do Mosinian i nie tylko, bo też do turystów, którzy tu przyjeżdżają od 2,5 roku, tak, a ty tu jesteś od roku i od roku też przegryzasz się z kuchnią nie tylko mosińską, ale też wielkopolską, prawda? Jak dla osoby, która tu jest z zewnątrz, jak ta kuchnia smakuje? Smakuje pyrami na pewno. U nas pyry są w różnym wydaniu. Teraz mamy w tapasach pyrę z gzikiem, ale na przykład przy steku z polędwicy francuski gratin. Pyra, nadal ziemniak. Pyra z gzikiem w tapasach. Ja uważam, że powinni tu przyjechać Hiszpanie i powinni to wyeksportować. Ale tak rozmawiamy o jedzeniu, może byśmy coś tutaj spróbowali. Koniecznie. A to z rąk własnych dostajemy jedzenie od szefowej, od Martyny. Dokładnie. To powiesz nam kilka słów, co dostaliśmy, czy uciekniesz? Więc tak, mamy chłodnik grajita indyjski z sumakiem, łosoś pieczony z kokosowym makaronem orzo, do tego są brokuły, przyprawa dukach egipska. Tak to się prezentuje. Wygląda pięknie, dzięki wielkie. Jeszcze będą azjatyckie sajgonki. Ale jaki ten talerz jest piękny. Tutaj nawet mamy historyczne talerze. O Jezu, dzięki. Mówisz szeptem, bo to jest tajemnica? Czy możemy to powiedzieć, że to jest talerz możemy po babci? To jest talerz po babci właścicielki. To teraz jeszcze mi powiedz, Marlena, w jakiej kolejności ja powinienem się za to zabrać? Dzisiaj jest tak gorąco, że ja myślę, że zacząć od chłodnika. Tak. To zaczynamy. Czekamy na recenzję, tylko szczere. Delikatnie pikantny, bo z chili. Jest to fajny chłodnik, bo to jest takie... Chrupiące warzywa, świeże. Ale jest to chłodnik taki umiędzynarodowiony. Tak. To znaczy jest to wydanie chłodnika, z którym spokojnie kuchnia i wielkopolska, i polska mogłaby pójść i zdobywać świat. I to każdy kraj. Jest to absolutnie rewelacyjne. I ktokolwiek jest w Mosinie, albo będzie, powinien sobie zapisać adres Fircyka i koniecznie tu zajechać. Koniecznie, tym bardziej, że nasza karta zmienia się raz w miesiącu. Bazujemy na totalnie sezonowych składnikach. Co prawda tu jest mało pomidorów, ale tym razem w naszej karcie jest ich mnóstwo w dodatkach. Ostatnio była na przykład fasolka szparagowa, która też robiła furorę. Zobaczymy, co będzie za miesiąc. Myślę, że goście powinni nas odwiedzić. Ja sobie uświadomiłem właśnie, że mam tutaj mikrofon i słychać pewnie, jak chrupie te wszystkie warzywka, więc teraz się biorę za sajgonki, ale zdecydowanie, jak jesteście w okolicy, w ogóle jak jesteście w Poznaniu, jak jesteście w Wielkopolsce, skręćcie do Mosiny, bo warto. I w tym momencie skończmy nagranie, zanim ja sobie włożę tą sajgonkę do ust, bo tego już myślę, Państwo nie musicie oglądać. Zapraszamy do Fircyka, zapraszamy do Mosiny. Zapraszamy.